Wolny, bo niezależny. Szybki, bo na bieżąco. Patron medialny Jarmarku. O Trójmieście wie prawie wszystko. Przyglądaj się imprezie razem z nami. Podziel swoimi opiniami. www.trójmiasto.pl. Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Jesteśmy dumnym patronem medialnym Jarmarku Świętego Dominika. My nie bujamy, pobujaj się sam. Na hamaku w naszej strefie relaksu na Targu Węglowym. Wspaniałej zabawy podczas Jarmarku Świętego Dominika oraz wielu niezapomnianych wrażeń życzy Origa Business Center, główny partner akcji Wybierz Gdańsk. Do życia i do końca. Jarmark Świętego Dominika rozkręca sponsor główny, koło widokowe Amber Sky. Najbardziej zakręcona atrakcja gdańska. Nakręć się na zachwycające widoki, cudowne wrażenia z dreszczykiem emocji i atrakcyjne nagrody w konkursie na najbardziej zakręcone zdjęcie z gondoli koła. Szczegóły Facebook Amber Sky. Tu są emocje. Tu brzmi historia. Tu jest luz. Tu się kręci koło widokowe Amber Sky. Tu trzeba być. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku od 29 lipca do 20 sierpnia. Zaplanuj swój pobyt z aplikacją. Więcej na jarmarkdominika.pl. Zapraszają Grupa Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Żywiec Trój, właściciel marki Tyskie, Olivia Business Center, Fundacja Gdańska, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Witamy serdecznie wszystkich tu zebranych gdańszczan i gości, którzy zjechali do Gdańska ze wszystkich stron świata. Dzień dobry! Znajdujemy się w samym sercu naszego miasta, tuż obok najsłynniejszej w Polsce fontanny, fontanny Neptuna. Przed wami dwór Artusa. Spotkaliśmy się w tym wyjątkowym miejscu, by już za chwilę otworzyć 757. Jarmark Świętego Dominika! We welcome all gathered Gdańsk citizens and guests who came to our city right next to the most famous Polish fountain, Neptune Fountain. Before you, Artus Kurt, named after King Arthur. We met in this unique place to open the largest and most beautiful fair in Europe, 757 San Dominic Fair. Sponsorem głównym Jarmarku Świętego Dominika jest firma Sky Wheels, organizator jednej z największych atrakcji Gdańska, koła widokowego Amber Sky. Sponsorami Jarmarku Świętego Dominika są Żywiec Zdrój S.A. i właściciel marki Tyskie. Partnerami Jarmarku są Miasto Gdańsk i Gdańska Organizacja Turystyczna. Partnerzy projektów specjalnych to Olivia Business Center, projekt Wybierz Gdańsk oraz Fundacja Gdańska. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Grupa Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Trójmiasto TV, Trójmiasto Wyborcza.pl, Gdańsk.pl oraz Radio RMF FM. Drodzy Państwo, znajdujemy się w miejscu wyjątkowym. Tutaj przed Wami piętrzy się bryła dworu Artusa. To miejsce o tyle wyjątkowe, że tam spotykali się królowie, tam zapadały ważne decyzje nie tylko dla Gdańska, ale również dla całej naszej ojczyzny. Ale to również miejsce, gdzie odbywały się targi i handle. To tam właśnie kupcy przybijali swoje biznesy. Tam zapadały również decyzje finansowe przez lat kilkaset.
Widzimy drzwi, które strzeżone są przez strażników miejskich. Te drzwi rzadko są otwierane. Wchodzimy do dworu Artusa przez drzwi po Państwa lewej stronie, ale dzisiaj w związku z wyjątkową uroczystością będą Państwo świadkami otwarcia drzwi centralnych. A w tych drzwiach za chwilę pojawią się włodarze miasta Gdańska, pojawią się przedstawiciele Międzynarodowych Targów Gdańskich oraz sam przeor gdańskich Dominikanów. A tak jak już mówiłem, pamiętajmy, że to właśnie od Dominikanów w 1260 roku rozpoczęła się ta wielka tradycja jarmarku świętego Dominika. Zanim otworzą się te drzwi, te odrzwia, przenieśmy się dzięki sztuce muzycznej w tę krainę sprzed 757 lat. A wprowadzi nas w tę krainę zespół muzyki dawnej Cantus Marii. Prosimy. Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje, że ramienie pobożnych ludzi nie wstępuje. Spowolnie grzeszące mi nigdy nie odsłuje. Na śmierć, co się spraw boskich stolice wiaruje. Przetoż się nigdy nie odstoją, na srogim sądzie pańskim i ci, co złe bronią, nie będą przyłączenie w poczet sprawiedliwych ludzi prawych, co żywych Panu Bogu miłych, bo Pan Bóg zna swe wierne jako drogą. Oto na przedwórze dworu Artusa.
przywitajmy przyora dominikanów, ojca Macieja Okońskiego. Przewodniczącego Rady Miasta, pana Bogdana Oleszka. Zastępcę prezydenta miasta Gdańska, panią Olę Dulkiewicz. Obok niej dwójka gdańszczan z kluczem do bram naszego grodu. Ten klucz zostanie przekazany na ręce kupców. Organizatorów reprezentuje prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, pan Andrzej Kasprzak. Mamy też wśród nas marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka. Przywitajmy go brawami. Panie prezesie, pytam pana Andrzeja Kasprzaka. Panie prezesie, czy Międzynarodowe Targi Gdańskie przygotowały wszystko tak, że możemy dzisiaj ogłosić ceremonię otwarcia 757 już edycji Jarmarku Świętego Dominika? Odpowiedzialność wielka, jak i waga tego klucza. W imieniu Międzynarodowych Targów Gdańskich chciałem obecnych tutaj państwa zapewnić, że wszystko zostało przygotowane z niezwykłą starannością i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia Jarmarku Świętego Dominika. Zatem pani prezydent, proszę o wydanie zgody na rozpoczęcie Jarmarku Świętego Dominika Anno Domini 2017. Panie prezesie, panie przewodniczący, panie marszałku, drodzy radni, ale przede wszystkim gdańszczanie i drodzy goście. Dzisiaj po raz pierwszy otwieramy Jarmark Świętego Dominika przed dworem Artusa. Te drzwi, które przed chwilą się otworzyły, gościły nie tak dawno księcia Williama i księżnę Kate. Właśnie oni tymi drzwiami też przechodzili i witali się z gdańszczanami. Dzisiaj nasze miasto oddajemy w ręce kupców, handlujących, ale także was, turystów, gości i tych, którzy będziecie stoiska odwiedzać, ale także tych, którzy będziecie uczestniczyć w koncertach i licznych wydarzeniach artystycznych. Klucz do bram miasta, duży klucz, dobrze, że trzyma go mężczyzna, jest symbolem władzy, ale także wielkiej odpowiedzialności. Panie prezesie, powierzamy Gdańsk na 3 tygodnie handlującym i odwiedzającym. Proszę o rozwagę, ale także dobrą zabawę. A mam nadzieję, że i Hermes, i Fortuna będą nam wszystkim sprzyjać. Wszystkiego dobrego. Wiwat Gdańsk! Wiwat Gdańsk! Wiwat Polska! Drodzy państwo, zwróćmy teraz uwagę na fasadę kamieniczek, które znajdują się przed państwem. Tam widzimy otwarte okna. To otwarte okna widzimy tam nie przypadkiem, bo za chwilę zobaczą tam państwo naszych piszczków. Tak nazywano w wieku XV i XVI trębaczy miejskich. Ta tradycja, o której mówiłem, tradycja hejnału otwierającego Jarmark Świętego Dominika, właśnie dzisiaj będzie przywołana ponownie. Specjalnie na dzisiejszy dzień skomponowano utwór, który ma 757 nut. Za rok będzie miał 758, za 100 lat 857, a za lat 1000, aż strach myśleć. W każdym razie wówczas będziemy bardzo długo grali ten hejnał. Za chwilę usłyszymy ten hejnał, ponieważ gdańscy muzycy uświetniali gdańszczanom życie już od lat blisko 500.
Ratusz głównego miasta, który znajduje się Państwa lewej stronie. Na jego szczycie znajduje się Karillon. To też tradycja z XV wieku. I piszczkowie gdańscy wraz z karillonistami o godzinie 12 otwierali jarmark świętego Dominika. Koncerty te odbywały się również na wieży kościoła świętej Katarzyny. Za chwileczkę będziemy świadkami tej ceremonii. Szanowni Państwo, czcigodni gdańszczanie i goście przybyli tu z całego świata. Nastał wreszcie ten wyczekiwany moment przekazania klucza do bramy miasta dominikańskim kupcom na czas trwania jarmarku. Ladies and gentlemen, honorable guests and visitors came from all over the world. There is the expected moment of passing the key to our beautiful town, Gdańsk, and thus the power to the Dominican merchants during the fair. Give them big applause. Dajmy im wielkie brawa! Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Prezydent, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Rajcowie i Szanowny Ojcze Przeorze. W imieniu kupców gdańskich przyjmuję ten oto symboliczny klucz do bram miasta. Jest to dla nas wielki honor, a zarazem wielka odpowiedzialność. Chciałem zapewnić, że dołożymy wszystkich starań, aby nie zawieść zaufania zacnych gdańszczan, a także wszystkich gości, którzy przybyli do nas ze wszystkich stron świata i których to tutaj serdecznie w imieniu Międzynarodowych Targów Gdańskich witam. Chciałem powiedzieć, kochamy Gdańsk, kochamy nasz kraj. Wiwat Gdańsk, wiwat Rzeczpospolita! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Prosimy teraz o przekazanie mikrofonu pierwszemu rajcy naszego ogrodu, panu Bogdanowi Oleszkowi, przewodniczącemu Rady Miasta. Szanowne gdańszczanki, szanowni gdańszczanie, goście, którzy do nas przybyli zarówno z Polski, jak i ze wszystkich stron świata, wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkim, aby w te dni jarmarku każdy znalazł tu coś, to każdego zainteresuje. Myślę, że repertuar jest tak ciekawy, że każdy coś tutaj znajdzie. Udanych zakupów przede wszystkim życzę. Rajcom dobrych obrotów, tak, żeby największa kasa była. Kupcom, przepraszam, jak największych obrotów. Szanowni Państwo, wszystkim życzę, zarówno kupującym, tym, którzy będą handlować, życzę przede wszystkim dobrej pogody, bo to jest nieodzowny element tym wszystkim. Wszystkiego najlepszego, że są piękne dni, jak zwykle, bo jarmark już ma tak długą tradycję, że jestem przekonany, że sama tradycja już wypełnia tym. Teraz poprosimy o zabranie głosu, o wręczenie mikrofonu panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi, gospodarzowi naszej ziemi pomorskiej. Bardzo krótko, nie będę przeciągać. Cieszę się bardzo, że pani prezydent miała okazję w tej chwili otworzyć ponad 700, jak słyszeliśmy, letnią tradycję organizacji olbrzymiego, największego w Europie jarmarku dominikańskiego. Bawi się dzisiaj Gdańsk. Życzymy oczywiście znakomitych transakcji przez te trzy tygodnie, ale bawcie się też dobrze tutaj w Gdańsku. Czujcie się jak u siebie i tak jak prezes i pani prezydent apelowali, też odpowiedzialnie. To jest stolica naszego regionu, regionu województwa pomorskiego. Niech żyje Pomorze, niech żyje Gdańsk. Drodzy Państwo, byliście świadkami przekazania klucza, ale jeszcze czeka nas ceremonia oficjalnego połączenia. A więc podejdźmy z mikrofonem, chwyćmy wszyscy ten klucz w dłonie, panie marszałku, panie prezesie. Prosimy też radną, aby pan się przesunął.
757. Jana Świętego Dominika uważamy za otwarty! A teraz głowy w górę! Po raz pierwszy przed Państwem nowy hejnał Jarmarku Świętego Dominika. No, nie ma. No.